Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Felsbrun. Odcinek 80, któryś tam. 81 chyba. I tak, jak widać, w dzisiejszym odcinku walimy siewy. Na dwa zestawy, przede mną sieje pęd. Oczywiście na cosplay sobie jeździ. Bo jak żeby inaczej. Ja jeżdżę sobie na manualu, w sensie... No, jakby to powiedzieć. Jeszcze sobie bez GPS-ka, tylko jeżdżę sobie na... Normalnie, no. Jak to... Wiadomo, na strzałkę, na klatkę, tak. No, WASD. O, może tak bardziej. Albo jak ktoś woli w SAT. No i siejemy sobie tutaj pszenicę. Tutaj oczywiście pole po kukurydzy świeżo zaorane. Dosłownie przed odcinkiem, 5 minut przed odcinkiem skończyłem to orać. Tylko szybko przepiąłem maszyny. Zajęło mi to jakieś 80 minut. Najmniej tak mi Steam pokazywał. No. Czyli... Tam wcześniej jeszcze po odcinku 20, no to półtorej godziny zajęło mi orka. Dokończyć to pole to musiałem jeszcze półtorej godziny poświęcić na to. Więc jest 15:52. Więc nie wiem, ile się uda tego odcinka nagrać. Czy na pewno cały się uda, ale wiadomo, nie? Jak to jest. Czemu to są dwie różne wartości? Czyżby on miał na maksa nakręcony siewnik tamten? A może być, że tamten jest siewnik na maksa nakręcony. W sensie dawka nawozu. Może tak być, bo ostatnio chyba tamten siewnik był używany do siewu soi. A w soi się przecież dawki nie da ustawić. Automatycznej. Więc do tego on wali takie pasy. No dobra, będzie na zaś. Jak to się mówi, będzie na zaś. Stąd będzie troszeczkę więcej tego nawozu idzie. No kurde, się dozostawimy. No tak, będziemy siać paskami, to ja to naprawię. Jak widzicie, że ja nawet czasami nie dosiewam nawet. W sensie, że nie dosiewam, tylko robię sobie lekki nakład. Ale robię nakład z tego względu, żeby... Aby, jak to woli. Robię lekki nakład, bo jak będzie wjeżdżać się paskami, jak już będziemy paskami siać, no to siewnik to wiadomo, zawsze się szybciej spuszcza, więc to tam nie robi różnicy. Takie paski na polu dziwne będą, ale... W azocie. Ale to nie przeszkadza niczym. Kompletnie. Nie wiem, czy 11 zdążę zasiać na odcinku. No, a po odcinku, no o, na pewno zasieję. Jak znam życie, to od razu to zrobię. Się wydaje, że raczej zimy nie ma co pokazywać. No trochę... O! Tych plonów mam do sprzedaży, ale to jako... Ja to chyba w formie timelapse zrobię sobie tę sprzedaż. Bunt... O, bo mam tyle kukurydzy aż. Dużo rzepaku mam. Jęczmienia 38 ton, nie wiem skąd. Ale no dobra, nieważne. I teraz gdzie będziemy jechać? Pewnie tam na ten klin do góry. Tak mi się wydaje. Nie, ja tego przejazdu nie będę robił, no bo... Po co mam go robić, skoro... Tutaj będziemy paskami ciać. A kurwa, mam do zżarcia jeszcze 80, znaczy nie 80, tylko 21 ton. Co one się tam udławią tą pszenicą?
Panie, cenny nawóz ten marnujesz. Bo on go nie podniesie, tylko on tutaj już. Ten kawałek pewnie czyta jako ten. On ma tutaj linię kursu zrobioną dlatego. Dobra, tutaj też opuszczę, żeby już tutaj dosiewać. Wiadomo, że on musi mieć pierwszy, bo on musi mi linię wyznaczyć. O, akurat tego Żyda udało się zagarnąć. O, czekaj, bo jest szeroko pewnie. Dobra, tego małego Żyda tam na środku to niech zostanie. W trójkąciku tam już nie będę tak. Kurde, widać, że dawno się nie jeździło bez GPS-a. Się nie może trafić. Dobra, elegancko. Zasianet, zasianet. Powinno się udać walnąć, bo mamy 15:57. Czyli mamy jeszcze jakieś dobre 20 minut. A mamy zasiane 5 hektarów już. Więc jak najbardziej spoko. A i GPS-a, jeszcze GPS-a. Cosplay ustawiłem na 14:8, więc. Ja zawsze wolę mu lekką nakładkę zostawić. Wiadomo, na 15 metrów nie można mi zostawić. Zawsze ta nakładka 2. Ja wolę tą nakładkę zrobić mu 20 cm, niż potem, żeby jakieś Żydy robił, jak jest jakaś górka, wiadomo, żeby Żydów nie robił. Ja zawsze te 10-20 cm wolę nakładki zrobić. A tutaj widać, że gdzie było niedosiane. O, widać, że tutaj na styk jest tutaj zrobiony. Te rajo. Tam mnie to trochę krzywo tutaj jest. No bo ja pewnie. A to ja przecież krzywo jechałem. No i widzicie, po co miałem ten przejazd tutaj siać po skosie? A i tak mi siało, dobra, bo miałem silnik podniesiony, ale i tak mi siało, widzę. No, takie paseczki są jakieś. Dobra, jeźdź mordo, bo hektary trzeba siać. Na dwie te piętna, na dwa, na te dwa siewniki to tak fajnie idzie robota. No, tam było 5 hektarów przed chwilą, no już mamy 6:30, no to 1,5 hektara zasialiśmy z przejazdu. Tak od buta, jak to się mówi. I że pszenica ładnie tutaj będzie rosła. To zrobię ten odcinek w formie timelapse'a. Ze sprzedaży plonów zimowych. O nie, 6 na godzinę. To nie, ja muszę go przyspieszyć, bo będzie mi to panie 6 na godzinę. To okej. Przecież to ja bym się zaczekał, jakby on miał 6 na godzinę sobie, to ja bym się za tutaj zaczekał. Dobra, spuszczamy ciemnik i lecimy w długą podróż. Ale to nie była podróż po ślubie, nie. Tutaj widzę, że jakaś mniejsza dawka azaciku jest. W sumie ciekawie to będzie na polu wyglądać, na mapie. Czy na polu tego nie będzie widać, ale na mapie to ciekawie będzie wyglądać. Te dwa paski. Więc będzie widać po prostu na zasadzie, jakim silnikiem było ziane. Czy to było John Deere, czy będą ziane. Też pewnie zanim będą żyły na tej mapie, to i tak już pewnie zapomnę, którym silnikiem było ziane. No chyba, że jutro jest sobota. Może bym nagrał.
Bo chcę przez tą majówkę dużo odcinków ponagrywać, żeby mieć spokój. No za garnitem przejazd, czy nie? Nie, bo on tak, aż tak daleko chyba nie opuszcza silnika. A patrz, jednak opuszcza. No więc widać, nawet tego Żyda udało się zagarnąć. O, i teraz to elegancko widać tutaj, 14,8 metra. To jest trochę luzu. Ja lubię, jak jest trochę luzu, bo wtedy ja nie muszę się spinać, że mega idealnie jechać. Tylko jak od kółka do kółka jest do siania, to jest dobrze. No mi się podoba. Dobra, dawaj, tam 25 na godzinę, a bo on pod górkę jechał. To trochę zwolnił, bo wiadomo, fent. No, no, jeszcze nie ważne. No, trochę zwolnił po prostu i tyle. Ale to nic nie zmienia, oczywiście. W zasadzie to ja też trochę powinienem poczekać, aż on by zrobił wtedy sobie pół przejazdu i wtedy jechać. Nie? Tak trochę mu na dupie siedzę, ale fajnie to wygląda na odcinku, jak tak jeden za drugim się sieje. Chciałem przejechać, ale żeby go nie zahaczyć. Niech na wracanie tym silnikiem, to jesteśmy inni. A, bo on teraz nie może ogarnąć sobie. Długo troszeczkę przestawiłem. O, 90 karp jest zasiane, więc spoko, spoko. Mam 16,3. I 20% przesłane. Dobra. Ruszaj, mój kompanie. O kurczę. Można trochę i przyblisko Jerzego, ale widzę, że jest to na różnicy nawozu. Czy hamuje, bo on nie może nawet 205 osiągnąć. Ale dobra, już może, no bo tam było chyba pod górkę. Lekko. Dobra, lecim, leci na Szczecin. Dobra, i tutaj już powinna być niepewna dawka azotu. Tak jest, dokładnie. Pełną szerokość silnika wykorzystałem teraz. Dobra, no wracaj tam szybciej. Nie ma czasu. No, 16,5 jest już przez dupa. Czy może niekoniecznie dupa? O kurde. Dobra. Elegancko.
Dobra, fajnie, to idzie fajnie. Podoba mi się to, jak to idzie. Ile hektarków? 12 hektarków zasiane. Dobra, hamuly, bo znowu go przestawię i on nie będzie chciał nawracać. A czy on koło siebie musi zawrócić, więc zupełnie poczekam. A co ty, a jeśli nie przywitasz? Cześć. A, okej. Masz tu. A, już zabrałem. Co? No nie, bo to była ta twoja rzecz. Dobra, fajnie to idzie. Ostatni przejazd i finał. Dobra, więc ten przejazd będzie na pusto tutaj z powrotem. Nie, na tej 11 nie będę siał, no bo to ja sobie raz złoto płaci później. Będę dosyć maltretował. A jak zrobię krótszy, to wiadomo, będzie lepiej do wrzucenia. Będzie około 25 minut, więc akurat. Będzie lepiej dla was zaznaczone. Dobra, elegancko. W zasadzie to jechałem teraz pierwszy. Czy drugi. To mogę z tym przejazd zrobić. Na spokojnie. Tak trochę nierealnie to wygląda, ale nie trudno. Musicie przeżyć. I dobra, elegancko zaczynamy. Ile hektarków? Aby nim kończyć. Pole. Dobra,
falado, eram 5 dias de jogo. Para usar um ataque lá em cima. Um abraço, até que eu... Abrar a boca, dragona. Oh, sabemos já estás começando, mas desculpa. Dobra, dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się.